Poznaj Arnolda. W tej chwili słodko śpi. Nie mam serca go budzić. Nie no, co wy. Ja sobie robię jak zwykle. Arnie, budź się. Złaź z łóżka. Walizka spakowana. Oto twój bilet lotniczy. Dawaj, szybko. Chodźmy. Wybierasz się na przyjemny weekendzik do spa. Zażyjesz kąpieli pełnej oryginalnej Coca-Coli, stworzonej zgodnie z receptą Johna Pembertona z 1886 roku. Ta mieszanina na bazie ekstraktu z koki dość dobrze wchłania się w krew i w pewnych dawkach powoduje euforię, a w innych może cię zabić. Podczas kąpieli w tym napoju twoja skóra wchłonie dużą ilość benzylometyloekgoniny. Arnold jest w całkiem dobrym humorze. Obecnie ilość tego składnika we krwi nie przekracza 50 mg. 500 mg jest już toksyczne, a 1,2 gramów śmiertelne. Mimo że stan euforii trwa pół godziny, ty, Arnie, będziesz chciał regularnie do niego wracać. Nie, serio, stary, tyle starczy. Przy braku kolejnej dawki zabiegu spa, Arnold stanie się agresywny i rozdrażniony. Substancja ta zmniejsza ilość dopaminy w mózgu i bez niej Arnold czuje się nieszczęśliwy. Teraz całą swoją energię poświęca szukaniu większej ilości coli. Arnie, wolałem starego ciebie. Znajdujący się we krwi ekstrakt z koki podnosi temperaturę ciała, zwęża naczynia krwionośne i podnosi ciśnienie krwi. Pół roku takich codziennych kąpieli w coli, Arnie, a spłoniesz od środka. Cóż, przeżyłeś słodkie, ale bardzo krótkie życie. Daje do myślenia, co nie?